Tak, słucham. Chcesz być dobrze obsłużony przez telefon automatyczny? Kto mówi? Przepraszam, pomyłka. Stosuj się do następujących przepisów. Bonaparte, Napoleon. To ja mówię, a z kim rozmawiam? Ze mną. W ogóle nie można było się do nikogo dodzwonić. Jak się odwieszało słuchawkę, to telefon bez przerwy dzwonił. Kiedy podnosiłeś słuchawkę, byłeś strasznie zainteresowany, kto może być po drugiej stronie. Za chwilę wyświetla się nasza książka telefoniczna. Pan, ktokolwiek inny, może zadzwonić na wybrany numer. I wtedy postaramy się opowiedzieć tę historię. Dzień dobry, że to jest telefon dla osób, które chcą usłyszeć, że mama wie najlepiej? Tak, proszę pani, ale mamy chwilowo nie ma. Et pardon. Telefon dla osób, które nie chcą być sobą. A nie mógłby pan jednak spróbować? Słucham, córeczko. Mamo, ale naprawdę mnie słuchasz? A możemy też się przenieść na przykład do czasów starożytnych. Tam przecież było kilku takich wielkich władców średnich rozmiarów. Cezar na przykład. Czy zajebiście, że wreszcie odebrałaś? Bo chodzi o to, że ja nigdy, po prostu nigdy, jak dzwonię do mojej mamy, to nigdy nie jest tak, jak ja bym chciała i ja bym właśnie teraz chciała, żeby było tak, jak ja bym chciała. Mam to naprawdę powiedzieć? Nie. Tylko jeżeli chcesz. Jakby pan chciał być też kimś innym, chętnie pomogę. Wie pan co? Jest problem i zaczynam mieć takie poczucie, jakbym chciał znowu być Napoleonem. Nie, nie obrażę się, no. Mów. Spalić książki telefoniczne, sprzedać wszystko, sfabrykować książkę, w której wszystkie numery będą zastąpione moim numerem, drukować. Wszyscy dzwonią tylko do mnie i cały czas jest zajęty.